Cześć, witajcie na kanale Marzyna i Marek. Właśnie jesteśmy po, zobaczcie, po takim podejściu. Lodowy. Bardzo ślisko, ale właśnie Tatrzański Park Narodowy. Trzeba zachować szczególnie warunki, że tak powiem, nie hałasować. Idziemy na wycieczkę, droga pod reglami, super sprawa. I słuchajcie, tu jest ewentualnie trochę śniegu, można poczuć. Jesteśmy już w takiej drodze przy lesie. To troszeczkę inaczej to wygląda, jeżeli chodzi o śnieg. Ja bez czapki, bo jest mi bardzo ciepło, jakoś wyjątkowo. Bo wiecie, tu nie ma mrozu. Także są dodatnie temperatury, ale jest pięknie, pogoda sprzyja. I teraz cóż, jak nie ma takiego śniegu, gdzie można zaszaleć, że tak powiem. No i ferie bez śniegu, co by tu robić? Pierwsza opcja, tak, dowiecie się na pewno w tym odcinku, ale pierwsza opcja to długie spacery z rodzinką, na przykład takie jak ten, trochę wam pokażemy. Rodzinka w tle, bo ja wiecie, taki idę dziwnie. Teraz ja biorę kamerkę, żeby rodzinkę pokazać. Tak. Uwaga, teraz rodzinka w komplecie. Także pomysł pierwszy, spacery. Tak, spacery wspólne, długie, a piękne są trasy, przynajmniej tutaj w Tatrzańskim Parku Narodowym. Idziemy. Niestety, słuchajcie, wycieczka nie dobiegnie końca, przynajmniej takiego jak chcieliśmy. Tak, przynajmniej nie tą trasą. Doszliśmy tutaj do punktu przy Tatrzańskim Parku i pani nam powiedziała, że tutaj iść tą doliną ścieżką nad reglami jest bardzo niebezpiecznie też, bo jest bardzo ślisko i pierwsze pytanie, które nam zadała, to czy mamy raki? Nie mamy. Nie. A druga sprawa, tutaj tędy idzie się dolinę Strążycką i powiedziała pani, tu jest jeszcze gorzej, bo tu jest od razu pod górkę. No i też jest bardzo ślisko, także wracamy się i idziemy chodnikiem. Musimy wrócić pod skocznię i tam gdzie już... jest też ślisko? No ale tam taki kawałek i wrócimy sobie już, pójdziemy przez centrum chodnikiem. Także, no ale i tak było trochę fajnie, co? Tak. No, to idziemy dalej. Kolejna rzecz, którą można robić w ferii bez śniegu. No i kolejna rzecz, którą możemy robić na feriach. To jest atrakcja tylko wyjazdowa, czyli... kręcony ziemniak w wersji z solą, a może być z różnymi przyprawami. Marek, jak ci smakuje? Dobra. Taka przekąska, ale wiecie. Ja wam powiem, że warunki sanitarne w miejscu produkcji tego są dziwne, ale w sumie jak się do oleju włoży, to... wszystko się wysmaży. Jakie są? Tak, bakterie się wysmażą, w ciepłym zginą, w gorącym. A wiesz, że jest zimny? Zimny, ale fajnie chrupiący, bo słychać jak wam chrupi. Nie, ja nie chcę, dziękuję. Idziemy dalej. 8 zł ta atrakcja. Ooo, jeden kartofel? O masakra! A kilo ile kosztuje? 2,50? No, jakoś tak. Wiesz, ile byś ukręcił kartofli z tego? A ile kosztuje kartofel na kilo? Nie, nieważne. No, ale... ale to jest biznes, nie? Byłbyś na plusie. Zusy, nie zusy, więc... Dobra, idziemy. Kolejny pomysł, jesteśmy na czymś ciepłym. Kawa, herbata, może zimowa. Jesteśmy w pięknym miejscu, Góralski Browar, a takie widoki są za nami. Zobaczcie. No ładnie. No i oczywiście mój ukochany Giewont, na którym nigdy nie byłam. Nie byłaś na Giewoncie? Nie byłam. Jak ktoś był z was na Giewoncie, to piszcie mi, dajcie łapkę w górę. Ostatnio tam słyszałam, że takie były, nie? Nie? Wypadki jakieś, no, uderzenia pioruna. We wrześniu. Także... a ja też nie byłem na Giewoncie. Nawet na Gigancie nie byłem. Na Gospodarze tak byliśmy. Tak, kolejką. Znaczy wyciągiem. No.
Co tam zamawiacie drogą? No ja na pewno czarną kawę, ja uwielbiam kawę czarną. Ja białą i coś do tego. A co mi się jedzenie odparło. Zaraz wam pokażemy. I jesteśmy. Czarny no i co, Mareczek? Czarny a tu malinowe coś. Pod pierzynką malina, czarna kawa i czarny las. Duża porcja, nie? I herbata malinowa z cytrynką. I sokiem. Pyszne. Ergle, nie? To jest herbata. To jest to, co można robić w ferie, jak nie ma śniegu? Jeść desery. No i za nami piękny widok. No to co? Smacznego. Ja bym w domu w życiu takiego nie zrobiła. Wy robiliście kiedyś takie pyche ciasto. Jak ktoś ma przepis, to przyślijcie. Bo bym może skosztowała. No to smacznego. To jest też pomysł na ferię bez śniegu. To jest taka, no, takie miejsce Gear Game Planet. Można tutaj sobie zagrać. Bardzo przyjazne dla dzieci. Myślisz? Tak, to są takie, wiecie, spokojnie, bardzo fajne gry. Bezpieczne, na przykład ze świeżakami. Patrzcie. No i jest tu kolorowo. Nie mylić z hazardem. Słuchajcie, nie wiem, czy się stało, Marzena rozbiła bank. Zobaczcie. 650 tych etykiet. To są takie kupony, które wymienia się później na nagrody tam u panów. Ale zobaczcie, i to wychodzi, i wychodzi. Ja nie wiem, co się stało. Ja po prostu sobie zabrałam, 650, coś. Tak. Nie, ja chyba rozbiłam bardzo panie. Nie, pierwsza. Jak się okazuje, warto przyjść zagrać, nie? Ale wiecie, jaka zabawa jest, nie? Ja nie wierzę, co się dzieje po prostu. Nie no, ale ciekawe na co ja to... Ale co to jest tylko? Ale ja nie wiem, ja to muszę to na coś wymienię, na jakąś nagrodę, nie? No dwa. Ej, ale jeszcze Marek! Ty, może się maszyna zadzieła? Ja to dalej wychodzi, zobaczcie, nie ja mam tego. Ej, no co ja Marek? Mam pomysł, Marzena rozbiła bank. Ty, ale to nie ma koń. Ja sama w to nie wierzę. No co się stało? 650. Nie, dzisiaj był szczęśliwy dzień. Chyba puszczę to lotka. Wygraliśmy 2439 tych tiketów. Wydaliśmy na 70 zł. A teraz pytanie, co Michaśka sobie za to wybierze? I skalkulujemy, czy się opłacało, czy nie, nie? Właśnie. Zabawa, fajna zabawa i... Ale jest jedna maszyna, która wyjątkowo hojnie rozdaje po 650 tiketów. Jest do niej kolejka. Pokażę ją wam. To jest ta hojna maszyna. No ja tam. Takie karty LOL. Pokaż, co wybrałaś fajnego, ale do tego tego strażynkę, pan jeszcze nie... Żelki. Ale słodzie. I squishy LOL. O, jakie super, ale to jest słodkie. No to co, pamiątka z Zakopanego jest? Tak. I teraz pytanie, czy to jest warte 70 zł? Pluszak około 30, no ja bym po 10. 40 dała. 40, to gdzieś może po 10 by było w sklepie, nie? No. Saszetki to po drugie, to raczej po 2 zł. No to w sumie wyszło na 0, powiedzmy, tak pira ze oko. Nie? Pocieszmy się. Dobra, idziemy dalej. Jesteśmy w jednej z ulubionych naszych knajp w Zakopanem. Czyli w Zapiecku. Tak. Oto menu. Menu jest standardowe. Bardzo zacne. Menu Zapiecek. Ale w ogóle takie... Zapiecek jest w różnych miejscach chyba, nie? Ale tu ten Zapiecek jest zapieckowy i zaraz będzie grała kapela. To wam mówię. A my wybieramy właśnie, co by tu zjeść na obiad o kolację. Także zaraz zobaczycie, co tu przyjdzie na stół. Na razie herbata zimowa, a reszta czeka, nie? Ale fajnie się czeka, nie? Bo co? Bo muzyczka gra. Muzyczka gra, kapela jest. A widać kapelę? Ja widzę. Widać go. Oh,
jedzenie już na miejscu, czyli co to było, Marzenko, moje? No, polędnica z jabłuszkiem i z miodem. Ale pieprzowa, kartofelek. Tak, kartofelek. Kapusta czerwona. A u mnie są pierożki z jagnięciną. Spróbujemy. No i buraki zasmażone, rewelacja. O nie. Proszę. Wolę kapustę. Tak? Witamy Was w kolejnym dniu. Tutaj coś to mnie mówi, ławeczka mówi. Tak? Tak. W Zakopanem ławki mówią. Ławeczki mówią, zobaczcie, ławka Kornela Makuszyńskiego i koziołek Matołek. Ja tak latam kamerą. A pamiętacie, jak Marzenka mówiła o niwei? A to Ty już? Ja słuchajcie, ja nie czułem, ale jak usta, to muszę tylko smarować niweą. Żadne tak. Pomadki, takie błyszczyki u mnie to jeszcze bardziej klei. Także Marek bez niwejki ani róż, nie. A my idziemy. Tutaj w ogóle gdzieś jest muzeum. Byliśmy nawet kiedyś, tak. Jak Jaśka była jeszcze w wózku, słuchajcie. Koziołka Matołka, ale... Nie, Makuszyńskiego. Tak, no ja tak mówię, wiecie, już bardzo prosto i bardzo... Nieźle. Wprost. Dobrze, to idziemy. Ławeczka jest zimna, bo z kamienia, także może trochę przymrozić tyłek. Wiadomo, że to nie takie chińskie coś. Nie, nie. Także można sobie usiąść i posłuchać. A my idziemy dzisiaj dalej. Znowu długi spacer. Ładnie to wygląda, prawda? A za nami? Słuchajcie, Giewont, ale go praktycznie nie widać, jest bardzo za mgłą. A niby zapowiadają, że jutro i pojutrze mam jeszcze większą mgłę, nie, Michaśko? No, no wiem. Także wiecie. Powoli wracamy. Dotarliśmy na miejsce. Dziękujemy Wam za oglądanie vloga. Tu mogliście zobaczyć, jak można spędzić ferie, no niekoniecznie w szaleństwie zimowym, śnieżnym, ale opcji jest mnóstwo. Basen, wiecie, różne takie... Ale nie byliśmy na basenie. Kino, kręgielnie, także wiecie, że każdy znajdzie pewnie coś dla siebie, żeby się nie nudzić w ferie. Właśnie. I Wam tego życzymy. My nadal jesteśmy jeszcze na wyjeździe feryjnym. W Zakopanem. Tak. Pozdrawiamy Was serdecznie. Życzymy Wam... udanych ferii, bo niektórzy są jeszcze przed feriami. Udanych ferii. Tych, którzy czekają na ferie, cierpliwości, na pewno przyjdzie ten czas dla Was. Albo przyjdzie ocieplenie. Także widzimy się z Wami w kolejnym vlogu. Dajcie łapkę w górę, jak Wam się podobało. No subskrybujcie i kanał. Zostańcie z nami. Wpadajcie na TikToka, pa. Instagrama i na razie pa. Pa. Wziaczki, idziemy! Asystent Jojo. Jojo!